Jest to 10. Sokólski Bieg Pokoleń. Pobiegnie około 500 osób. Na mecie czekają na wszystkich nagrody niespodzianki. Do udziału w biegu zaprosiliśmy wszystkie szkoły z gminy Sokółka. Szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Zaprosiliśmy też przedstawicieli wszystkich instytucji. Jest to bieg pokoleń, a więc w tym biegu mogą wziąć udział wszyscy, od dziecka do osoby dorosłej. Zaprosiliśmy też władze samorządowe, powiatowe i gminne. Jest to bieg w hołdzie Janowi Pawłowi II. W ogóle cały dzisiejszy nasz dzień przypomina o osobie naszego patrona, o dwóch jego bardzo ważnych pasjach i takich pasjach bliskich młodzieży, to jest sporcie i literaturze. Trasa biegu prowadzi ulicą Mickiewicza, ulicą Sikorskiego, ulicą Piłsudskiego i ulicą Ściegiennego. Meta jest tutaj u nas na placu szkolnym. Po biegu rozpoczyna się piknik integracyjny na boisku szkolnym, podczas którego zostaną zaprezentowane osiągnięcia artystyczne młodzieży gimnazjalnej.